ta droga poszukiwania elektronu to jest prawda o siłach atomowych. Co to spowodowało w moim życiu, jakim ja jestem człowiekiem teraz? Wierność drodze potrafi ocalić cel. Wtedy pewne rzeczy się porządkują. Dobrze. Jak ostatnio się spotkaliśmy, to mówiłem Wam o takim wydarzeniu sprzed 2 lat, to znaczy o takim procesie, który rozpoczął się 2,5 roku temu i który przez ostatnie 1,5 roku bardzo mocno dotykał mnie pod względem takim osobistym, ale też zawodowym. I opowiadałem Wam wtedy o tym, jak po 1,5 roku, po 2 latach widzę to z pewnego dystansu. Wtedy cofnąłem się o krok, żeby zobaczyć to z trochę innej perspektywy niż wtedy, kiedy dotyka mnie bardzo mocno ta cała sytuacja, kiedy emocje są potężne i kiedy traci się czasami jasność widzenia, bo ból, który się przeżywa i takie silne emocje, one mogą zaciemniać obraz widzenia. Dlatego raz na jakiś czas warto zatrzymać się, cofnąć się trochę z tej perspektywy, która tak bardzo nas angażuje i zobaczyć pewne wydarzenia z dystansu. I wtedy pewne rzeczy się porządkują. I wtedy właśnie ostatnio Wam mówiłem o takim spojrzeniu bardzo ogólnym, kiedy pewne procesy widać, bo normalnie to widać fakty. To tak jak na wojnie, jak jesteście na pierwszej linii frontu, widzicie wybuchające bomby, granaty i żołnierzy. Ale kiedy zrobicie krok w tył, kiedy z szerszej perspektywy zobaczycie, to widzicie linię demarkacyjną, widzicie okopy, widzicie nacierające oddziały i poznajecie strategię. Ale kiedy jesteście w okopach, to odpieracie ataki i rzadko kiedy możecie zobaczyć to, co się wydarza właśnie w takiej perspektywie trochę szerszej. O tym mówiliśmy ostatnio, ale teraz próbowałem zrobić jeszcze jeden krok w tył, a raczej jeszcze nabrać większej perspektywy i jeszcze większego dystansu. I o ile wtedy próbowałem zrozumieć to, co się stało, to teraz, patrząc na to z jeszcze innej perspektywy, już prawie całego mojego dorosłego życia, zastanawiam się, dlaczego to się stało i jakim ja jestem człowiekiem po tych 2 latach. Co to spowodowało we mnie? A mówiąc już bardzo wprost, zacząłem się zastanawiać, chociaż to się może wydawać bardzo trudne i absurdalne pytanie, jakiego rodzaju dobro we mnie po tych trudnych, traumatycznych przeżyciach, które się jeszcze nie skończyły, ale się wyciszają, jakie dobro we mnie zostało. Tak, to warto zobaczyć, dlatego że cokolwiek nas spotyka, ma głębszy sens. Jak to mówił znany klasyk, czyli Kubuś Puchatek, wszystko jest po coś, tylko nie od razu wiadomo po co. Więc ja próbuję teraz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, po co to się stało, co to spowodowało w moim życiu, jakim ja jestem człowiekiem teraz, po tych 2 latach ostrej walki, kwestionowania najgłębszych kompetencji moich jako lidera, przedsiębiorcy, człowieka, osoby kierującej się wartościami. No i teraz chciałbym Was zaprosić do takiego popatrzenia, może też na taką sytuację, która Was w życiu dotyka, na takie trudne przejścia. To nie musi być tego rodzaju przeżycie jak u mnie, ale może choroba kogoś bliskiego, może strata bliskiej osoby, może jakieś potężne kryzysy w rodzinie. Spróbujcie cofnąć się i zobaczyć, jakim człowiekiem Was te wydarzenia stworzyły. Bo tak sobie wyobrażam, że po tego rodzaju ciężkich przeżyciach, a chyba wszyscy w ostatnich 2 latach mogliśmy takich ciężkich przeżyć doznać, świat nam dostarczył trochę atrakcji w tych mijających 2 latach. Kim się staliśmy? Czy staliśmy się zgorzkniali, połamani wewnętrznie, poturbowani, czy może jednak w jakimś obszarze bardziej dojrzali, bardziej silni wewnętrznie, bardziej spójni, skonsolidowani. Ktoś wypróbował nas w jakichś ciężkich sytuacjach i nasza tożsamość się mocniej wykluła. Kiedy ja patrzę na te 1,5-2 lata i patrzę, gdzie ja jestem, no to widzę, że ja jestem w miejscu, w którym mogę o sobie powiedzieć, że jestem tak.
zmęczony, jestem zmęczony. Ale zmęczenie nie jest czymś złym. Ono może po pierwsze zaprosić do tego, żebyście dali sobie prawo do odpoczynku, żebyście docenili to, że przychodzi taki czas, kiedy trzeba zregenerować siły. Zmęczenie nie jest przekleństwem. Jest zaproszeniem do zmiany jakichś rzeczy w waszym życiu. Myślę, że to, jak zmienić parę rzeczy w moim życiu, to jeszcze jest przede mną. Ale to po chwili będzie można zobaczyć, bo to zmęczenie się jeszcze nie skończyło. To jeszcze pewne procesy trwają. Myślę, że jestem bardziej pokorny wobec tego, co się wydarza, co nie zależy ode mnie. Bardzo często postrzegałem siebie jako takiego supermana, który jak coś weźmie ze swojej barki, to przeniesie. Niezależnie od tego, czy wokół będą padać trupy. No nie, tak nie jest. I pokornie przyznaję, że mogę odpowiadać za siebie, a nie za to, co robią inni wokół mnie. Więc przyjąłem taką pokorę, że może się pewna rzecz zawalić bez mojej zgody, bez mojej interwencji. A nagrałem, nie wiem, czy 2 lata temu takie życzenia wielkanocne, w których zacytowałem wiersz Kiplinga. Gdzieś tutaj wam go podrzucę na karcie, żebyście mogli go sobie przesłuchać, odzierając z tych życzeń wielkanocnych, bo trochę inną porę teraz mamy. Bardziej się zbliżamy do innego rodzaju świąt, ale ten wiersz jest niesamowicie mądry. On właśnie mówi o czymś, co od dawna było moim mottem. Żeby nie zmęczyło nas tak mocno nic, co by nam wyrwało nasze narzędzia z rąk. Ale żebyśmy mogli ciągle, jeśli jesteśmy wewnętrznie silni, rozpoczynać na nowo rzeczy, które legły może kompletnie w gruzach. I ta pokora w tym wierszu jest zapisana. Chciałbym, żebyście też zobaczyli, czy to jest wasz świat, czy wam tego rodzaju podejście odpowiada. Więc jestem bardziej pokorny, ale też jestem bardziej zdeterminowany. Ale może nie do tego, żeby działać, żeby robić jakieś nowe projekty, ale do tego, żeby przenosić w sobie, w czasie, razem z bliskimi osobami, te wartości i idee, które są dla mnie ważne. Żeby ich nie sprzedawać za miedziaki, ale żeby być wiernym wartościom, temu, co jest dla mnie ważne, pewnej wizji i pewnej misji, którą ja jako człowiek gdzieś tam w sobie widzę. Mogę mieć różne narzędzia do tego, żeby to robić, ale no jestem po tych ostatnich miesiącach zdeterminowany, żeby być wiernym pewnym ideom, które są dla mnie ważne. Nie wieszać ich na kołku, ale szukać nowych środków wyrazu tych idei. Pokora to dla mnie też jest w powiązaniu z determinacją, na przykład czymś takim, że ja niekoniecznie muszę być na pierwszej linii frontu. Teraz, kiedy odbudowuję jakąś swoją aktywność w nowy sposób, nie stawiam siebie na pierwszej linii frontu, ale włączam do współpracy ludzi, którzy mogą brać na siebie dużo odpowiedzialności. Tak, to jest przyjemne czasami, kiedy na was spływa pewien splendor działania, kiedy robicie coś dobrze i możecie za to zbierać pochwały, ale to nie jest najważniejsze. I tego się nauczyłem, że to może być przeszkodą, kiedy za bardzo nastawiacie się na gratyfikację, żeby w oczach innych być uznaną osobą. Ja już tego robić nie muszę, żeby w oczach innych potwierdzać swoją wartość. Jestem bardzo często gdzieś z tyłu. Tak, to jest trudne, nawet w ostatni weekend przeżywałem takie dylematy, kiedy powstrzymałem się przed tym, żeby nie włączyć się w pewne działania i dać innym pole do tego, żeby oni mogli działać poruszani tą samą ideą i tymi samymi wartościami. Zresztą tak się tworzy na swoje miejsce nowych liderów, tak się tworzy zgrany zespół, kiedy nie ma osoby niezastąpionej, a są osoby, które mogą pomóc tworzyć pewne nowe rzeczy, kreować nowe wydarzenia. A osoba, która to rozpoczęła, usuwa się do tyłu. To jest bardzo zdrowy sposób rozwijania projektów, idei i różnych działań. Więc ja jestem zdeterminowany, ale nie tyle do działania, co do tego, żeby te wartości w nowy sposób
dalej urzeczywistniać, dalej budować z nich coś nowego. Byłem ostatnio na konferencji GLS, to jest taka coroczna konferencja, która się odbywa w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Jest tłumaczona na kilkadziesiąt języków i w Polsce ona się odbywa zazwyczaj w listopadzie w Krakowie, Global Leadership Summit. I na tej konferencji usłyszałem jedną rzecz, która we mnie mocno zagrała. Jedna z prelegentek mówiła o tym, że jest taki na Zachodzie mit, w Polsce trochę może mniej kultywowany, takie zdanie, któremu wielu liderów, menadżerów hołduje, że cel uświęca środki. Że jeżeli obierzemy sobie cel, to dla jego realizacji można robić różne rzeczy, niekoniecznie prawe albo niekoniecznie do końca dobre. Ja się z tym spotkałem też w ostatnich miesiącach, kiedy ktoś do mnie powiedział, próbując dokonywać zmian w przestrzeni, którą ja też jakoś zarządzałem, usłyszałem takie zdanie: nie można się obsesyjnie trzymać prawa. Czy to jest prawda? Czy cel uświęca środki? Tam wtedy przywołano jako przykład wieloletnie zaangażowanie Amerykanów, amerykańskiego wojska w proces pokojowy i w demokratyzację Afganistanu. Kilkanaście lat poświęconych na ten proces wdrażania demokracji, obecność amerykańskich wojsk, wiele miliardów dolarów. W ciągu dwóch, trzech dni nagle rozpadło się jak domek z kart, ponieważ talibowie bardzo szybko, jak tylko Amerykanie, zaczęli wycofywać swoich żołnierzy, opanowali cały kraj i wkroczyli do Kabulu. To jest przykład tego, jak poświęcenie mnóstwa energii, zasobów, środków dla realizacji pewnego celu nagle spaliło na panewce. Praktycznie w ciągu paru dni, jak chochołowy miś ze słomy. Ja oczywiście wiem, czuję to całym sobą, że cel nie uświęca środków. Zresztą od bardzo dawna mówiłem też sobie i innym na różnego rodzaju spotkaniach i szkoleniach, że my wyznaczamy sobie pewne cele i że do nich dążymy. I to jest bardzo okej. Człowiek, który błąka się bez celu i nie ma celu, jest podatny na manipulacje i może skręcić w tę ścieżkę, którą ktoś mu zaproponuje, bo sam nie miał swojej wyznaczonej. Znowu z Alicji w Krainie Czarów jest też taki fajny cytat. Bodajże królik zapytał Alicję, w którą stronę chce iść. A ona powiedziała: nie wie. Do gdzie chcesz dojść? Nie wiem. No to w takim razie wybierz którąkolwiek ścieżkę, jeśli nie wiesz, dokąd chcesz dojść. Cel jest ważny, ale droga, którą się pokonuje, idąc do tego celu, jest nie mniej ważna. I myślę, że tego doświadczałem w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno. I jak patrzę na tę historię, która się wydarzyła w moim życiu, ale w życiu wielu moich bliskich, to wierność drodze potrafi ocalić cel. A jeżeli skupiamy się tylko na celu i zaczniemy iść na pewne kompromisy, lekko przymykać oko na niezbyt dobre wybory, a może nawet lekko omijać, a może nawet coraz bardziej, bo dlaczego tylko lekko prawo, to może się okazać, że być może osiągniemy cel, ale jakim kosztem? Że pokonamy drogę, która zmieni nas i to bardzo potężnie i może nie w tę stronę, w jaką chcielibyśmy, żeby nas zmieniła. Wierność drodze, wierność wartościom powoduje, że czasami może się okazać, że trzeba lekko zmodyfikować cel, dlatego że okupienie zdobycia tego celu wyrzeczeniem się siebie może spowodować, że co z tego, że zyskamy cały świat, kiedy stracimy wewnętrzną tożsamość i staniemy się innymi ludźmi, dla których te wartości, ten cel, który tam gdzieś był, stanie się ważniejszy niż to, co się złego, nie najlepszego po drodze wydarzyło. Jest oczywiście dla wielu z nas bardzo ważną postacią, inspirującą nas do życia, niekoniecznie tylko ludzi wierzących, postać Jezusa. Ale jeżeli sobie poczytamy Ewangelię, to zobaczymy, że On mówi tam takie zdanie, które też bardzo mocno do mnie przemawia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja nie jestem celem, ja jestem drogą. Jeżeli ktoś chce mnie naśladować, musi iść
za mną. Nie zdobyć jakiś cel, nie osiągnąć jakiś ideał, ale wyruszyć w drogę. Zresztą to stwierdzenie, że osoba naprawdę wierząca, kierująca się ideami, to nie jest osoba, która coś zdobyła, tylko osoba, która się ciągle nawraca. Jest dla mnie też bardzo bliskie. A co oznacza nawracanie się? Ciągłe modyfikowanie kierunku. Ciągłe podążanie w jakimś celu, w jakimś kierunku, ale ciągły ruch. To ruch ma sens. Ciągłe szukanie. Zresztą źródło słów, słowa nawracanie się, jak się zna trochę grekę, to oznacza zmianę sposobu myślenia. My ciągle musimy kwestionować wartości, ale nie po to, żeby je zmieniać, tylko żeby znajdować nowe sposoby dotarcia do tych wartości. My jesteśmy ciągle w drodze. My jesteśmy bardziej niż homo sapiens, homo viatus, człowiek w drodze, człowiek idący. Tak, to określa naszą tożsamość, moją przynajmniej. Tak to widzę w ostatnich miesiącach. Nie jest możliwe, według tego, co czuję teraz, zdobycie raz na jakiś czas pewnej idei, wdrożenie jakiegoś jednego projektu, który teraz może być tak, to jest właśnie to, o co mi chodziło. Dlatego, że ten projekt się musi zmieniać. Jeśli wartością jest idea, jeśli jest wartością pewien sposób myślenia, to wtedy ta wartość musi też tej idei ulegać ciągłym modyfikacjom, ciągłemu ruchowi. Nie można raz na jakiś czas zdobyć jakiegoś celu, bo to jest pewna stagnacja. Nawet wydaje ci się, że zdobyłeś cel, to musisz iść dalej, szukać nowego wyrazu tego celu, pokazywać go innym. Ciągły ruch, ciągłe jakby kwestionowanie tego, co się zdobyło, pozwala nam przestać być fundamentalistami, a być ludźmi myślącymi, ludźmi ciągle w drodze, ciągle nawracającymi się. No i znów, żeby zamknąć tę już długą trochę, bo ponad kwadrans trwającą opowieść, to powiem wam o takim jednym obrazie, który mi bardzo mocno też zapadł w pamięć, a który też mówi o pewnej bezsilności człowieka, ale też daje pewną nadzieję. Bardzo wielu ludzi dąży do tego, żeby poznać w swoim życiu najważniejszą wartość, która jest dla nich istotna. Tą wartością może być na przykład Bóg, albo miłość, albo cokolwiek innego. Ale z tą wartością, którą chcemy poznać, którą chcemy dotknąć, jest tak, że jeśli to jest prawdziwa wartość, a nie chochoł, który sobie budujemy, jest z nią tak, że ona jest żywa i ona się ciągle porusza. I to jest trochę tak ze zrozumieniem tej najwyższej wartości, którą chcemy poznać, jak z próbą zobaczenia w atomie elektronu. Jeśli wiecie, jak działają siły atomowe i jak jest zbudowany ten mikroświat, to wiecie o tym, że elektron się porusza ciągle po orbicie, ale może zmieniać orbitę. Zobaczenie czegoś natomiast to jest oświetlenie tego światłem. Wtedy można coś zobaczyć, ale jak oświetlicie elektron światłem, czyli dostarczycie mu fotonu, to ten elektron poprzez foton jest wzbudzony i od razu zmienia swoją orbitę. Już wam się wydaje, że coś zrozumieliście, ale ten elektron, którego próbowaliście zrozumieć, jest już gdzie indziej. I znów musicie szukać. Musicie ciągle się nawracać, żeby spróbować zrozumieć elektron. I ta droga poszukiwania elektronu to jest prawda o siłach atomowych. A ta droga szukania tej najwyższej wartości to nie jest jej zdobycie, tylko to jest pokorne przebywanie drogi, bo w ciągu tej drogi poznajecie coś, co chcecie jednorazowo poznać, a tego się jednorazowo poznać nie da. Więc wracając do tego pójścia o krok dalej w tej historii, która się wydarza. Wszystko, cokolwiek nas dotyka, zmienia nas. Ale pytanie, czy na lepsze, czy potrafimy z tych trudnych sytuacji wyciągnąć coś, co powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi. Można to zrobić, o ile nie hodujemy w sobie zgorzknienia, zawiści, chciwości też na to, że chcemy mieć więcej, ale nie tylko w takim materialnym aspekcie, ale też w takim czysto na przykład duchowym też. Zdobywanie kolejnych kompetencji i tak dalej. Jeśli to jest celem, to jest katastrofa. To, kim się stajemy, nawet w trudnych okolicznościach, może powodować, że będziemy mogli sobie patrzeć w twarz, patrząc w lustro ze spokojem i z pokorą, nawet nie wszystko rozumiejąc, ale wiedząc, że za jakiś czas zrozumiemy więcej i że tak naprawdę jesteśmy na dobrej drodze.